Hej, cześć, siemano. Z tej strony Żuber. W ostatnim odcinku zasieliśmy zboża. Natomiast w tym odcinku będziemy kosić właśnie jedno z nich, czyli pszenicę. I bez zwlekania, od razu wjeżdżamy. Nie ma na co czekać. Słomę zachowujemy oczywiście, będziemy ją sprzedawać na strychu. Podczepimy sobie samozbierającą i będziemy wozić. Pod ostatnim odcinkiem napisaliście mi, aby odcinki były trochę krótsze, dlatego będą, myślę, że trwały od 20 do 30 minut, myślę, że coś takiego, ale jeżeli tam 5 minut dłużej, krócej będą trwały, to nie obraźcie się. Myślę, że to jest dobry czas, taki akurat obejrzeć coś sobie do obiadku, czy coś takiego, chwileczkę ktoś znajdzie i może sobie obejrzeć, no taki jak ostatnio 40-minutowy odcinek, no podejrzewam, że mało kto jest w stanie czas poświęcić, żeby obejrzeć, chyba że naprawdę ma wolny wieczór cały i może sobie pozwolić na coś takiego, ale nie przesadzajmy, powoli tych odcinków będzie trochę więcej z tego powodu, bo będę mógł szybciej je renderować, będę mógł je szybciej wrzucać, będą krótsze, także może będzie ich więcej, chociaż nie... muszę was rozczarować, nie spodziewajcie się więcej niż trzech w tygodniu. Teraz miałem lekką przerwę, to wynikało z tego, że miałem delikatny problem z mikrofonem. Musiałem trochę pokombinować, żeby on brzmiał przynajmniej tak, jak brzmiał w poprzednim odcinku. Bo w najzwyczajniej świecie popsuł mi się tak. Ale już myślę, że będzie ok. Już wiem, jak robić. Nagrywam ten odcinek generalnie trzeci raz przez ten właśnie mikrofon. Weekend też. Powiem wam, że ciężko znaleźć mi czas. Jeżeli chodzi o w tygodniu dni, to wiadomo, sobie wieczorkiem jestem w stanie usiąść, nagrać ten odcinek i byłoby ok. Timelapse'owe odcinki pojawiały się codziennie. A to dlaczego? Tak jak mówiłem, no, mikrofon mój nie jest zbyt dobry. Muszę mieć odpowiednie warunki. Nikogo może nie być w mieszkaniu. Muszę być sam, żeby tutaj żadnych dźwięków dziwnych nie łapało. Bo jeżeli to był odcinek timelapse'owy, to siadałem, grałem sobie te 3 godzinki, przyspieszałem razy 5, podkładałem muzykę i szło na YouTube'a, tak? Już mamy 64%. Także spróbujemy tutaj zacząć. Ustawimy pracownika. Myślę, że przyczep case będzie odpowiedni. O, już prawie napełnił ziarnem, także musimy się pośpieszyć. Akurat podjedziemy pod końcówkę pola. Rozkładaj rurę, ziomek. Dobrze. Jeszcze mam chyba trochę. Tak, spichlarzu mam 36 tysięcy, także. O, jakie mam. O! Mamy dosyć dobrą cenę. W Maple Field Mill. Także chyba skorzystamy z okazji i od razu sprzedamy pszenicę. Myślę, że 1300 to jest 1327. Jest to cena zadowalająca.
A tutaj odjedziemy chwileczkę i spróbujemy zabrać Deutsche. No Deutsche podjedziemy sobie samozbierającą. Zbierzemy trochę słomy, tak? Trochę kaski nam wpadnie z tej słomy, chociaż nie traktuję tego jak jakiś tam pierwszorzędny przychód, ale lepiej tą słomę przebić, tak? To parę tysięcy jednak daje różnicę, a nam się pieniążki przydadzą tego względu. Mamy dużo wydatków, nie wiem czy kupować w tym momencie pole czy kombajn. Myślę, że tutaj mamy chyba dwie priorytetowe inwestycje i jeszcze siewnik, tak? To też jakiś większy by się przydał, tylko że ten największy jest dosyć drogi, ten z dodatku platinium i nie wiem czy na tego horsza się nie szarpnąć. A w poprzednim odcinku zakończyliśmy w ten sposób też, że robiłem zlecenie, oczywiście to zlecenie skończyłem i dosiałem na reszcie pól soje, tak. Także fajnie. W tym odcinku myślę, że zrobimy w ten sposób, że jeżeli nie wyrobi się z tym wszystkim, z tą całą robotą, no to po prostu skończę ją poza odcinkiem, tak? W następnym odcinku jedyne co to sprzedamy pszenicę, bo zawiozę ją na stację kolejową. Zawiozę ją i zaczniemy pewnie kosić soję. Taki pewnie będzie przebieg następnego odcinka, chociaż zobaczymy, bo też planuję powiększać pola, łączyć je, tak? Jeżeli byśmy tutaj zrobili tak, żeby kosili te... Chociaż nie, to by nie było dobre, bo ten kamień nie jest... Ale jakbyśmy tutaj tę przestrzeń wykosili drzewa i złączyli te pola... Fajnie byłoby, tylko jednak to by kosztowało na to sporo pracy. Gorzej drzewa, ja za bardzo tych drzew nie lubię ścinać. Fajnie jest tym dużym kombajnem, Skorpionem, czy tym Skorpio, robić to tak ręcznie, to niekoniecznie. To już prawie cała samozbierająca. Zbierzemy całą, podjedziemy dla pewności pewnie przyczepami. Zrzucimy jeszcze raz. Ciekawe, czy z tamtego pola... Nie, nie wejdzie nam na 100% na jeden zbiornik. Myślę, że to będzie dwa zbiorniki, tak. Później pojedziemy w tamtym kierunku. Na pole numer... Troszkę. Między drzewami. Spokojnie. Dziewiątkę. Nie mogłem znaleźć przez chwilę. Pewnie już wszyscy mówili, żuber, ty, łobuzie, to dziewiątka. A ja jestem taki. Muszę się skupić na grze, muszę się skupić, żeby coś opowiadać, żeby nie było cicho, tak? Ile nam wpadnie? Podjedziemy? Nie, nie podjedziemy, 60%. Wpadnie nam za słomę, uwaga, 4800. Okej. Okay. Pięć tysięcy? Myślę, że... spoczko. Nie będę narzekał. To na pewno. Kurczę, mam jakieś dropy FPS-ów. Na pewno to przez program do nagrywania. Wymiana kompa się szykuje. Zostawcie łapkę w górę. Suba. Bo muszę kompa wymienić. Żartuję. Będzie do wymiany w niedługim czasie. Ale to jeszcze troszkę. Będę musiał zbierać, bo wiadomo teraz, żeby złożyć coś w miarę, to trzeba jednak trochę zainwestować.
myślę, że dojedziemy do końca, weźmiemy tamte przyczepy i podjedziemy. Żeby już nie mieszać, to po prostu zakończymy. Idziemy i tyle. Tak, cyk. Stawiamy. O, akurat ma 97, także pośpieszmy się. Klasikiem podjeżdżamy. Cyk. Jakie on ma przyspieszenie? Już chwilę, moment, 50 km na godzinę. No i są. Nieważne. Kurde, uderzyłem. Nie widzieliście tego. Może spróbujemy także. Zatrudnimy, zatrudnimy. Przeskakujemy i jedziemy, żeby nie tracić czasu. Staram się właśnie te odcinki robić jak najkrótsze, ale żeby jak najwięcej roboty z nich zrobić, tak? Także nie możemy tracić czasu na takie wyrzucanie zboża. Chciałbym też, żebyście mi powiedzieli, jaką inną grę mógłbym nagrywać. Myślę, że odcinki mogłyby pojawiać się trochę rzadziej z farminga. W takim układzie, jeżeli miałbym dwie serie, ale ogólnie na moim kanale byłoby tego materiału więcej. Także jeżeli chcecie, to napiszcie mi. Proszę was tylko o jedno, żeby te gry nie były takie dosyć wymagające, tak? Bo mam słaby komputer. Coś myślę, że pokroi farminga mogłoby tutaj być. Jeżeli chodzi o wydanie sprzętowe, tak? No, bo mam zalecaną konfigurację sprzętową, no ale program do nagrywania to jest killer. Nie jedź po zbożu, bo buzie ty gnieciesz. No i zobaczymy, kto szybciej. Ja czy on? No raczej pewnie, że ja jeżdżę 20, on jedzie pewnie około 10. Trzymajmy się na chwilkę. Tutaj mamy 29%, to zrobimy jeden manewr. Mianowicie, będzie jechał tamtą stronę. My sobie tutaj odbierzemy od niego to, co ma, dopełnimy i zawieziemy. W tym czasie on będzie kosił tamto pole, a my akurat zajedziemy, żeby od niego odebrać tamty, co tam skosił. Myślę, że brzmi jak plan. Co nie? Co tak? No, nawracaj. Strasznie długo. Ale jedno, fajnie. Dobrze się po pracowniku zbiera słomę. On robi to po prostu idealnie. Idealnie proste przejazdy. To jest 1+. No, śmiało, ziomek. Już pewno, że wszystko w życiu. Myślę, że trochę pszenicy sobie zostawimy w silosie, bo jeżeli bralibyście świnki, to pszenicy trochę by mi się przydało. Napiszcie proszę też dlatego, bo wiedziałbym, co mam zasiać.
czy to miałaby być kukurydza, jeżeli to by miały być świnki, tak? Świnki by chciały to też, żeby było kukurydza, rzepak. Tak, bym się kukurydza, rzepak, pszenicę bym sobie zostawił. I bym sobie 5% dał, akurat by było, tak? To by było tutaj akurat. Jeżeli to miały być owieczki, to bym kupił tamto pole przy owieczkach, 11. Jeżeli by miały być krówki, no to pewnie... O! Wyskoczył. To my zrobimy tak. Wyskoczyłeś, super. Podjedziemy tam, bo na tamte pole. Co byśmy... A! Jeżeli miałaby być krówki, to pewnie też by była trawa gdzieś niedaleko krów. I też tutaj niedaleko. Coś na słomę. Byśmy zaczęli robić w tamtym miejscu kiszonkę. Wybierzcie sami. Ja zrobię, co uważacie. Ja już prawie wszystkie. Robiłem jedyne co ze świniami, dosyć mało miałem styczności, dlatego bym optował za tym, ale do was należy decydujący głos. Wy jesteście tutaj szefami. Ja robię to dla was, nie dla siebie. Jeżeli chciałbym dla siebie robić, to bym tego nie nagrywał. Dobra, to też pojedziemy ten też. Potencjalnego ruchu nie blokować. Już jest prawie 20... O kurde, zaczepiłem. Spojrzałem na zegar. Już jest prawie 20 minut odcinka, także... Dobra, będzie trochę dłuższy. Jeszcze tutaj skosimy. Tamto skoszę już poza odcinkiem, żeby nie było. Te i tamte pole. Będę też sprzedawał, od razu mówię. Ale to sprzedamy w następnym odcinku. Tylko generalnie to po zboże. I będzie... Wszystko jasne, tak? Ten trzyma, czy ma cenę jeszcze? Nie ma czasu, zasuwamy. Musimy tam odjechać z przyczepami. Na pełni zbiornik i będzie lipa. Czyli obca baby się przydał. Ale za co? Na Fenda? A może? Albo jako kolejny. Na razie musimy sobie poradzić z tymi, co mamy. Ktoś nie posprzątał pasów transportowych. Ciekawe kto? Na razie trochę zaczekamy, nim będzie następna akcja kiszonka. Głębie gazowni. Żeby było śmieszniej, odcinek z timelapse'owy z akcji kiszonka miał najwięcej łapek w dół. Nie to, że miał dużo ich, bo miał aż dwie, ale miał. Teraz mnie zastanawia dlaczego, bo ja w nim takiego zrobiłem. Ale nie przejmuję się. Bo jakbym się przejmował, to by było słabo. Mnie zastanawia, czym się kierują ludzie, którzy tak po prostu dają łapkę w dół na filmie. To przecież trzeba do kogoś, nie wiem, moim zdaniem pałać nienawiścią, bo załóżmy,
że mi się coś nie podoba na YouTubie, oglądam, tak? Każdy z nas wychodzi z tego filmiku po prostu. Coś mu się nie spodobało. Niesmutny. Cokolwiek. A są ludzie, którzy dają łapkę w dół. Ja się zastanawiam, dlaczego, to je dostanę. Myślę, że akurat skoczymy, to pole będzie ok w tym czasie. Jeszcze trochę słomy pozbieramy. I dobra. A nie ma tutaj na chwilę. Przeteleportujemy się do Dujcza. Osa. W sumie już mam dwie przyczepy z tego pola. To jest 10 tysięcy dodatkowo. Kurde, to nie jest tak mało. Biorąc pod uwagę to, że jedziemy, zbieramy i przyjeżdżamy. Zero jakiegoś tam większego napracowania. Bardzo blisko mamy. Nie musimy nigdzie, nie wiadomo czego wozić. To czasami ma miejsce ze zbożem albo z kiszą punktów, tak? Stajemy piątaka. Kurde, fajnie. Ale nie wyszło ślad. Jeszcze w tym odcinku nie wydarzyło się wcale nic takiego, co mógłbym dać na tytuł. Zastanawiam się teraz w sumie trochę, co by tutaj jak podpisać wam. Tak sobie pomyślałem, że tytuły takie w sensie skusimy zboże, zbieramy słomę. No to takie mało zachęcające jednak są, tak. Chociaż są normalne, nie to, że tam odrzucają, ale też specjalnie zachęcają potencjalnie do widzę, tak? Dam tytuł. Nie uwierzysz, jak kosiłem zboże? Od razu mówię, będzie coś takiego. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to wiedz, że to był lekki clickbait. Przepraszam. Bejda. Dobrze, że tutaj podjechałem przyczepami. Dwa razy zbiorniki będą ponad. Ale już wiem, jak zrobimy.
troszkę szybciej. Mianowicie podjedziemy. Dawaj. O, jak się jeździ. Sobie dojedzie, obróci, my też się obrócimy i zbierzemy to. Dobra, do następnego odcinka myślę, że właśnie w tak zwanym międzyczasie skończę kosić pszenicę. I tutaj pewnie skosimy i będziemy się żegnali. No wracaj no. Ja chciałbym grać z kimś multi. Wy sobie nie wyobrażacie, że właśnie takie akcje robi, że tutaj kosi, ja zbieram słomę, podjeżdżam, coś tam. Szybka akcyjka. Dynamika odcinków by była całkiem inna. Jeżeli ktoś by chciał, no to odezwijcie się, tak? Jakoś na nagrywki się umówimy, jeżeli będzie pasowało. Możemy tak zrobić. No nie gadaj. No nie wierzę w to po prostu. No. No kurczę, no. Jakoś tam się udało tym razem. Po prostu nic mi nie idzie. Mówię, trzecie podejście mam do nagrania tego odcinka i już po prostu jestem delikatnie mówiąc sfrustrowany, bo za pierwszym razem miałem problemy z mikrofonem. Następnym razem rozładowała mi się bateria w klawiaturze i po prostu nie chciałem robić tego w ten sposób, że w połowie odcinka mówię sorki, wymieniam baterię w klawiaturze, a wy tu posiedźcie 5 minut, bo muszę poszukać, albo 20 minut, bo muszę skoczyć w tył. Jedziemy na koniec, zrzucimy się. A my tutaj jeszcze akurat zbierzemy do furu pewnie. I skończył. Także co? Ja tutaj zrzucam. Boże. I widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subujcie, trzymajcie się, cześć!